pierwsze testowanie, a to te Rosjanie nas Moskwy. Głos należy do Rusa Wafera. Gentlemen, this fight is three rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. A mixed martial artist, only professional record. Six wins, two losses. He stands 6'3" tall, weighing in at 250 pounds. Fighting out of Pindigas, São Paulo, Brazil, Marcelo Gomes. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist, only professional record. 12 wins, one loss. He stands 6'3" tall, weighing in at 254 pounds. Fighting out of Moscow, Russia, Sergey Popovich. And when the action begins, our referee in charge, Leon Roberts. Leon Roberts będzie sędzią tego pojedynku, a trzeba docenić Brusa Popera, bo naprawdę dobrze sobie radzi dzisiaj z tymi wszystkimi wschodnimi nazwiskami. Cały czas natomiast nie radzi sobie z nazwiskiem Krzysztofa Jotki, który w jego opinii jest Krzysztofem Jotko, ale też w opinii Krzyśka Jotki Joanna Petrona, więc ja myślę, że już zostawił. Już się zamerykanizowali, mamy zawodnicy z American Top Team. Spójrzmy do klatki, bo to może być naprawdę szybki pojedynek. Pawłowicz, czerwone rękawice, gol niebieskie. Ja bym zwrócił raczej uwagę na spodenki, szare spodenki Siergiej Pawłowicz, czarne spodenki Marcelo Gomes. Widzimy, błyskawicznie rozpoczynają obaje panowie, jakby chcieli zaznaczyć swoją przewagę od pierwszych sekund rywalizacji. Sprawy Pawłowicza. Otworzył sobie kombinację lewą ręką, zamknął to wszystko prawą, pomocniejszą dłoń. Nie są panowie z True Starterami, czyli zawodnikami, którzy rozpoczynają na niskim tempie, gdzie się szukają szansy na wejście w pojedynek. Błyskawicznie już od ataku z Jakiem Pawłowiczem jest blisko zakończenia tego pojedynku. I tak jest, kolejna błyskawiczna wygrana z Jakiem Pawłowicza. Wracamy do skończeń na UFC w Petersburgu. Po kilku walkach zakończonych przez decyzję teraz Siergiej Pawłowicz przypomina nam, jak rozpoczęło się to dzisiejsze wydarzenie, ale mam piekielnie mocny ten prawy, ale to chyba wszyscy wiedzieliśmy. Gol też, ale wiedział, nic na to nie zrobił. I słychać się publiczność w Sankt Petersburgu, która skanduje nazwę swojego kraju. Rosja, Rosja, wykrzyczane w Sankt Petersburgu na cześć Siergieja Pawłowicza, który błyskawicznie nieco ponad minutę zakończył walkę z Marcelo Gomes. Ładny cios lewym prostym, a potem przygotował sobie lewym prostym prawą bombę i kilka tych ciosów trafiło i też prawa ręka zakończyła, tylko podbródkowy na same wykończenie Marcelo Gomes. Ale był wyraźnie już zmęczony tymi kolejnymi uderzeniami, celnymi ciosami Rosjanina. Marcelo Gomes uciekłem pod siatkę, ale tam zainkasował ten najpotężniejszy. Najpotężniejszy cios, cios podbródkowy, który był kropką na linii. Szósta wygrana.